O 19:00 pojawił się nowy content w wersji 24. Dostaliśmy nową ewolucję, dostaliśmy też e, powtórkę SBC o Ikonę, ja za chwileczkę Wam pokażę, na czym w SBC polega, jakie trzeba wymagania spełnić. No i otworzymy sobie taką testową paczkę. Zobaczymy też, co po pojawiło się w zadaniach, no i jak wygląda ta nowa ewolucja. Łapeczka do góry, oczywiście, bardzo mile widziana. No i przejdźmy najpierw do zadań. A w zadaniach mamy z tego, z tego, co widziałem, nowy puchar centurionu. Faktycznie coś takiego się w tym momencie pojawia. No i polega klasycznie, klasycznie, słuchajcie. Na rozgrywaniu i na wygrywaniu spotkań. Dodatkowo można też zdobyć tutaj punkty doświadczenia. Także warto też to podkreślić w kontekście zdobywania jak najszybciej tego 20 levelu, że tutaj 1500 punktów doświadczenia do zdobycia jest. Paczka 84, plus jest. Player Pick, za 10 wygranych jest. Co to za Pick? Aha, 1 z 3, 80, plus. 2 razy 81 plus i tu mamy też 1 z 3, 80, plus. a za całość jest coś? 3 razy 83, plus. dobra, no to trzeba chyba, sobie, chyba zagrać, bo to 10 wygranych. Aż tak wiele y, czasu kosztować nie będzie. Przejdźmy też od razu w takim układzie do y, przejrzenia tego, ile możemy takich meczów zagrać jednocześnie, gdzie to będzie, będzie w meczach towarzyskich y, dziennie, bo to zawsze jakieś limity w tym wypadku występują, więc mamy Puchar Centurionów, y, 4 mecze y, można rozegrać, czyli tak naprawdę po trzech dniach, jeśli wygracie 4 plus 4 plus 2, to można ten puchar y, skończyć, ale punkty doświadczenia można zgarnąć wcześniej, bo tam y, nie, nie trzeba było 10 meczów wygrać, żeby te punkty doświadczenia Zgarnąć, także to z tym żadnego problemu, problemu nie ma. Dobra, przechodzimy do ewolucji, zobaczmy jak wyglądają te nowe, nowe, nowe ewolucje. A właściwie nowa ewolucja w postaci środkowego obrońcy centurionów. O, tu jest właśnie ta ewolucja. Maksymalnie 83 overall, tempo max 79, deblink max 75, obrona max 84, pozycja środkowy Środkowy obrońca, no i tutaj na przykład pokazują Medinę. Jestem ciekaw, kto by pasował z moich zawodników. Diego Carlos, no dużej, dużej ilości tutaj kart nie mamy, <gry> który by akurat tutaj, tutaj pasowały ode mnie ze składu. Diego Carlos, ciekawości, jakby taki wyglądał. No, pan Carlos, 84, no więc akurat w jego wypadku, no to tempo nie jest, nie jest jakieś wybitne. Natomiast z polecanych kart, ja już tam widziałem na pewno Guardiola, który się w takich ewolucjach pojawia. Zobaczmy, czy tutaj. Mogę wam pokazać te najciekawsze karty w ewolucjach, zobaczmy. No tak, 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 Guardiol wygląda najciekawiej, 85 najbardziej tutaj hypowany. Konate, Todibo też z niezłym pace'em, Akanji 85, AK 84, no jest też ten Medina, ale ale wydaje się, że ten Guardiol może naprawdę ciekawie, ciekawie po tej ewolucji, ewolucji wyglądać. Playstyle Plus. Do, blok, do blokowania, czy sporo dostaje do, spory dostaje upgrade w stosunku swoje złotej karty? No spory, no spory, plus 3 do każdej statystyki defensyjnej, plus 11 do każdej statystyki podań. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że. Zobaczcie, że te karty będą mieć naprawdę niezłe przerzuty. 85 long passingu, czyli długich podań, 85 krótkich podań. No, no zobaczmy tak jeszcze na przykład konatę, jak on wygląda. Konate 84 no to w jego wypadku aż plus 13, prawda, do, do krótkich podań. 88 krótkich podań. 81 długich, długich podań. Ale nie, no, ten Guardiol wydaje się ciekawszą opcją. Konata niby ściana. Guardiol Gwar taki bardziej, bardziej stoper w nowoczesnym systemie futbolu. Wiadomo, wiadomo o co, o co chodzi. No i z tego co widziałem, to te karty, znaczy ten, ten był jakiś przeciek dotyczący w ogóle słuchajcie tego, tej ewolucji. No i jak, jak się ta, ta cena... Na przykład tego Konaty, już chciałem zobaczyć godzinowo, jak to wyglądało. Słuchajcie, no, no strasznie zleciał z ceną, czyli, <grywa> czyli ludzie się. Znacie, <grywa> to jest ciekawe. Jak się strasznie przejedli na, na tem, na, 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 na tym przycieku. To bo przecież. Yy, tak, to jest niedziela, czyli 16, kosztowało 7400, wychodzi ewolucja i bang, bo się wszyscy wyprzedają. <grywa> I że no, handlować też trzeba z głową. Akurat mówię, nie pchałem się w takie inwestycje. Aczkolwiek no widać jak to jest, jak się wchodzi na górce w jakąś inwestycję, o przeciek, nie, jest dwie godziny do wyjścia jakiegoś, jakiejś ewolucji czy jakiegoś SBC i ludzie są myślą, a to tak jest dobry moment na inwestycje, prawda, no właśnie, otóż nie, to już nie jest, to już nie jest dobry moment właśnie, żeby w, ten, w tym momencie inwestować swoje, swoje środki w takie, w takie inwestycje właśnie. Dobra, rozwój i gdzie mamy tutaj tą syną ikonę, jest, ikona Max87. 85 skład, 84 skład z dodatkowym informem wycenione to SBC na około 112 tysięcy monet. Także wymagania no nie są dużo, no nie są duże, 85-84 składzik. Yy, ja zrobię to prawdopodobnie na streamie, a teraz otworzę tutaj u jednego z widzów, który się zaklarował Biot. Biot otworzył mnie właśnie tę, 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 tę ikonę, no i, i pokaż widzom, co, co można trafić, także ja już przechodzę do otwarcia tej ikony. No i mamy, mamy tę ikonę u widza, no i zobaczmy, co to z tego można, można trafić. Ikonka MAX87, holenderski napastnik. Nie wiem, nie patrzyłem, nie patrzyłem, kto to może być, ooo, Klajwercik, 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 ojojojoj, Klajwert87, 66 tysięcy, <laughs> jego, jego cena, jakby go z rynku, także nie opłaciło się w tym wypadku, ale myślę, że jest też ładnych parę kart, które można z takim overallem trafić. Makelele, Torres, Balak, Petit. No, jestem ciekawy, czy ktoś z Was, komuś z Was się poszczęściło, jeśli zrobiliście właśnie to SBC o ikonę. Dajcie znaka i dajcie znaka, czy będzie, będziecie robić tą nową ewolucję. Napiszcie oczywiście w komentarzu pod tym odcinkiem, a ja już na ten moment się z Wami żegnam. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale.